proszę Państwa, kolejny Łukasz, obraz zmiana uchwały numer 60, kładane przez 7408 Rady Miasta Krakowa z 14 grudnia 2008 w sprawie zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla Krakowa na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami tutaj Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1129. Drugie czytanie reprezentuje Pan Dyrektor Łukasz Szewczyk. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, do projektu uchwały do druku 1129 nie wpłynęły żadne poprawki, ani tylko poprawki. Dziękuję. Dziękuję. W tej kwestii pozytywną opinię zajęła Komisja Infrastruktury. Nie ma poprawek, więc stwierdzam się z tego czytania. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Nie ma. Głosuję ręcznie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku 1129? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku. Proszę Państwa, głosów 25 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących i 0 nie biorących głosowania. Zatem stwierdzam, że uchwała została podjęta.